on jeszcze na zakończenie powiedział, dobra byłaś, jak masz więcej koleżanek z Polski, to chętnie je poznam. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Zbliżają się wakacje, wiadomo, wakacje, więcej luzu, wyjeżdżamy, poznajemy nowych ludzi, poznajemy świat. No i od tego oczywiście są wakacje, ale też, ja bym powiedział, takim natchnieniem do tego odcinka była rozmowa z pewną panią. Tak, żeśmy rozmawiali, w którymś momencie ona powiedziała, że kiedy idzie do jakiegoś baru, do jakiejś restauracji, jest na imprezie, to zawsze sprawdza, czy do jej drinka nie wrzucono tak zwanej tabletki gwałtu. Patrzy pod światło, czy coś się tam nie rozpuszcza. No, tak można patrzeć długo, dlatego że to jest jeden z mitów. Tak naprawdę najczęściej tabletka gwałtu nie jest tabletką gwałtu, ale to jest płyn. W związku z tym chcemy dzisiaj opowiedzieć, bo to jest problem, to rzeczywiście jest coś, co się nasiliło. Wobec tego zapraszamy do oglądania kolejnego naszego odcinka. Dominika z Ewą to dwie koleżanki. One poszły do jednego z warszawskich barów. Kiedy przyszły, no atrakcyjne młode kobiety, podszedł do nich jakiś mężczyzna, zaproponował im drinka, no ale wiedziały, że to jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, więc odmówiły. Mężczyzna wtedy odszedł, one poszły do baru. Przy barze był duży tłok, no nie można się było docisnąć. Wobec tego zamówiły drinka przez osoby, które stały przed barem i rzeczywiście po kolei te osoby podały im drinka. Panie poszły do stolika, usiadły, zaczęły pić te swoje napoje. No i po 8 godzinach Ewa obudziła się w izbie wytrzeźwień. Ktoś ją po prostu zobaczył leżącą na placu defilad, na ławce. Wszystko wyglądało na to, że była w stanie upojenia alkoholowego. W związku z tym oczywiście przewieziono ją do izby wytrzeźwień. Natomiast Dominika obudziła się we własnym mieszkaniu. Obudził ją chyba jakiś taki huk związany z tym, że ktoś zamykał drzwi. Wstała, wszystko ją bolało. Niczego nie pamiętała, ale zorientowała się, że przypuszczalnie ktoś wykorzystał ją seksualnie, że po prostu została zgwałcona. Poszła do lekarza, poszła do ginekologa. Ten, kiedy ją zbadał, faktycznie potwierdził, że Dominika została zgwałcona. Dominika oczywiście o wszystkim powiadomiła policję. Ta rozpoczęła śledztwo, rozpoczęła postępowanie. Zebrała także nagrania z monitoringu. To są nagrania z dwóch miejsc, przede wszystkim z lokalu. Tutaj widać na tym nagraniu z lokalu, jak Dominika siedzi przy stoliku, wygląda na to, że jest pijana i w którymś momencie podchodzi do niej jakaś kobieta, stara się jej pomóc. Tak to wszystko wygląda. Podnosi ją z tego, za tego stolika, dołącza się jeszcze jakiś mężczyzna i tak we dwoje prowadzą Dominikę. Wychodzą przed lokal, zamawiają taksówkę i cała trójka wsiada do taksówki. Następny obrazek to już jest obrazek z kamienicy, tam gdzie mieszka Dominika. Widać jak cała trójka, a więc ta kobieta, która teoretycznie jej pomaga, mężczyzna i Dominika wchodzą do jej bloku. Kobieta po chwili wychodzi, natomiast mężczyzna wychodzi dopiero po 5 godzinach. W tej chwili toczy się śledztwo. Oczywiście policja szuka tego człowieka, który był w mieszkaniu, szuka także kobiety. No ale nawet jeżeli go znajdzie, jakie będą dowody na to, że rzeczywiście Dominika została zgwałcona? No, niemniej jednak postępowanie się toczy.
Tabletka gwałtu to, powiedziałbym, jako substancja nic nowego. No, będę się trzymał tej nazwy tabletka gwałtu, chociaż pamiętacie, że najczęściej jest to po prostu płyn. Tabletka gwałtu to nic innego jak kwas hydroksynobutanowy. Substancja znana, stosowana w lecznictwie już od lat 60. To był środek służący do znieczulania, również substancja uspokajająca. Tak ją stosowano, ale ponieważ miała różnego rodzaju działania uboczne, niepożądane, wobec tego została wycofana i w jej miejsce weszły inne środki. No, niemniej substancja, jak wam powiedziałem, znana od wielu, wielu lat. Bardzo szybko przestępcy zorientowali się co do tego, jak można ją wykorzystać. I pierwsze takie wykorzystanie tabletki gwałtu było już w latach 60. Najczęściej w pociągach. Niedawno również w Polsce mieliśmy taką historię o ludziach, którzy działają w pociągach. Zwykle scenariusz sprowadzał się do tego, że ktoś wchodził do przedziału, proponował wypicie jakiegoś alkoholu. Czasami byli to ludzie, którzy rozwozili napoje. No, niemniej substancja działa bardzo szybko, usypia. No, wobec tego złodzieje nie mieli żadnych problemów z tym, żeby okraść pasażerów, którzy taki alkohol, czy takiego drinka, czy napój wypili. Substancja, powiedziałbym, bardzo niebezpieczna, dlatego że jest cienka granica pomiędzy taką dawką rozweselającą, rozluźniającą, a dawką śmiertelną. Mniej więcej przyjmuje się, że jest to około 0,13 grama na kilogram ciała. No, z tym, że oczywiście ludzie są różni, różni reagują, więc działanie tej substancji może być różne. I ci, którzy podają tę substancję, podają te tabletki, podają płyn, proszki, granulki, ponieważ mogą być to różne postacie, no, balansują, dlatego że można przedawkować i wtedy zabić człowieka. I pewnie też słyszeliście, bo ja znam przynajmniej dwie takie historie, że młoda dziewczyna poszła na imprezę, wróciła i rano coś się stało, dlatego że substancja działa w różny sposób, oczywiście w zależności od tego, na kogo trafi. No, wiecie, że odbieramy różnego rodzaju bodźce, czy też tego typu substancje chemiczne w różny sposób. Na jednych będzie to rodzaj upojenia alkoholowego, ktoś inny będzie rozluźniony, ktoś inny będzie miał wymioty, zawroty głowy. No, ale są tacy ludzie, gdzie następuje zatrzymanie akcji serca i po prostu śmierć. Więc jest to coś, co może po prostu zabić. Nie ma czegoś również takiego jak jedna tabletka gwałtu, która działa tak samo. To jest miks różnego rodzaju substancji. W zależności od tego, czego więcej znajdzie się w takiej tabletce, tak ona działa. Zwykle jest to oczywiście ten stan upojenia alkoholowego, o którym wam mówiłem, i także stan takiej totalnej śpiączki, że człowiek, który jest pod jej wpływem, po prostu śpi na stojąco, i to dosłownie, bo ludzie mogą go trzymać, on stoi i na stojąco śpi. I to jest jedna z takich działań, które się pojawiają. No, oprócz tego oczywiście może ona działać także w różny sposób, pobudzająco, ale może być też człowiek podatny na sugestie, może także być podatny na różnego rodzaju działania seksualne, chociażby takie, że występuje u niego znaczne podniecenie seksualne. Więc to działanie oczywiście jest różne. Tabletki oczywiście powodują różny skutek. Jak już wiecie, to jest stan upojenia alkoholowego, ale także totalna śpiączka. Człowiek dosłownie śpi na stojąco.
ktoś może go trzymać, a on w tym czasie po prostu śpi. Do tego jeszcze podatność na różnego rodzaju sugestie, więc można nim manipulować. No i oczywiście wywołanie takiego podniecenia seksualnego. To są najczęstsze takie właśnie skutki działania tego rodzaju substancji. O tyle to jest, powiedziałbym, również groźne, że to są substancje, które trudno wyczuć, dlatego że one nie mają zapachu, nie mają smaku, dolewane do jakiegoś płynu czy dodawane są praktycznie niewykrywalne. Można je wykryć za pomocą testerów, o czym powiem później, ale to także bywa wątpliwe, więc są niewykrywalne. I jeszcze jedna ważna rzecz. One utrzymują się w organizmie jedynie przez 12 godzin, a potem są niewykrywalne. Czyli po 12 godzinach nie można stwierdzić, że takiemu człowiekowi coś dodano, dosypano, dolano. One po prostu rozchodzą się i tak, jakby ich nigdy w organizmie nie było. I to jest, powiedziałbym, bardzo niebezpieczne, dlatego że zwykle człowiek, kobieta, ale jak potem się dowiecie, również i mężczyźni, zwykle dochodzą do siebie no, po czasie dłuższym niż te 12 godzin, a więc na dobrą sprawę nie są w stanie sprawdzić, nawet przy pomocy testeru czy lekarza, że ktoś im te substancje dolał czy też dosypał. Jeszcze jedna ważna rzecz. Po tym narkotyku, po tak zwanej tabletce gwałtu, występuje zupełna niepamięć. Człowiek nie wie, co robił. Zupełna czarna dziura. Nie wie ani gdzie był, ani z kim był, ani co w tym czasie się działo. Po prostu nic. Niczego sobie nie można przypomnieć. I to jest także coś, co pomaga w popełnieniu czy w dokonaniu tego przestępstwa. Scenariusz zwykle bywa bardzo podobny na podstawie tych historii, które się wydarzyły. To jest albo impreza w lokalu, w barze. Ktoś proponuje drinka, to może być ktoś, kogo dopiero poznaliśmy. Albo tego drinka podają kolejne osoby stojące przy barze. Ale to może być także ktoś, kto z takimi osobami jest związany. To może być barman, to może być kelnerka i to dotyczy zwykle takiego lokalu publicznego. Ale okazuje się, że to się dzieje także na różnego rodzaju imprezach, gdzie teoretycznie ludzie się znają. To są wyjazdy, to są szkolenia. To są jakieś takie miejsca, gdzie przebywamy wspólnie, znając się nawet albo bezpośrednio, albo pośrednio, ponieważ uczestniczymy właśnie w jednym szkoleniu. To może być ktoś, kogo poznaliśmy chociażby na takim kursie. Ale to także są także tak zwane domówki, czyli teoretycznie miejsca najbardziej bezpieczne, bo przecież na domówce to są albo nasi znajomi, albo znajomi naszych znajomych, więc ludzie, którzy no, teoretycznie są nam wszyscy znani i teoretycznie, znowu podkreślę to słowo, nic nam się nie powinno wydarzyć. A tak się nie dzieje, to niebezpieczeństwo może przyjść. W jaki sposób ten środek jest przekazywany? Najczęściej właśnie ci, którzy podają, mają odmierzone w strzykawce około 2 mm. To jest mniej więcej taka ilość, która pozwala na to, żeby spowodować ten skutek w postaci upojenia, a nie zabić, ale można przeholować. To może być także tak zwana zatruta słomka, czyli substancja znajduje się na słomce, którą wrzuca się do drinka. Ona jest na końcach, czyli w momencie, kiedy pojawia się płyn, dopiero dochodzi do rozcieńczenia i do tego, że substancja dostaje się chociażby do drinka.
To najczęściej stosowane metody. Są także podobno, w Polsce ja się z tym nie spotkałem, ale w innych krajach tak, są takie plastry, które przestępcy naklejają na ciało i w ten sposób substancja dostaje się do środka. Są także używane cienkie igły, którymi się nakuwa, takie cienkie igły stosowane chociażby przez cukrzyków. I to są metody dostania się właśnie substancji do organizmu. A schemat? No schemat zwykle podobny na imprezie. To jest sytuacja, kiedy dziewczyna wychodzi do toalety, wraca, jej znajomi bawią się już na parkiecie, siada, dopija drinka, no i ktoś podchodzi, oferuje teoretycznie pomoc, ale kończy się to często niestety bardzo tragicznie. Na rynku są oczywiście testery, można wziąć taki tester i iść z nim do lokalu. No ale kto to robi? Poza tym wyobrażacie sobie kogoś, kto pijąc kolejne drinki robi taki kilkuminutowy test? Ja nie bardzo. Przy tym jeszcze to badanie może być bardzo zwodnicze z takich powodów, że inne płyny po prostu dają niewyraźny obraz, zaciemniają wyniki tego, nazwijmy to, badania. Poza tym no, światło, które jest w lokalu, zwykle nie pozwala na to, żeby precyzyjnie odczytać te wyniki, więc to się wydaje po prostu mało skuteczne. Wobec tego no, trudno tutaj wierzyć takim testerom, tym bardziej, że testery, które są na określone substancje. To nie jest tak, że tester do wykrywania tego rodzaju substancji działa na wszystkie, tym bardziej, że ta, w cudzysłowie, tabletka gwałtu to jest miks różnego rodzaju substancji. Tak jak policjant na drodze zatrzymuje was i robi badania na narkotyki, tak robi badania tak naprawdę na zawartość kilku podstawowych narkotyków, jakie są w obiegu. Kilku podstawowych, a tych jest bardzo wiele, więc nawet może być sytuacja i bywa, i tak jest, że ktoś jest pod działaniem narkotyków, a tester pokazuje, że jest czysty. Więc tego oczywiście nie da się do końca sprawdzić. Są także testery, które pokazują, czy ktoś jest pod działaniem takiego środka. I to są różnego rodzaju takie gadżety, które się w zasadzie pojawiły, dlatego że one, te testery mają różnego rodzaju kształt. To mogą być chociażby bransoletki, to mogą być jakieś rurki, to mogą być urządzenia podobne chociażby do szminek. Oczywiście badają mocz, ale jak wam powiedziałem, zwykle działanie następuje bardzo szybko. Człowiek dochodzi do siebie po dłużej niż 12 godzinach, więc raczej to, że ktoś zdąży przeprowadzić taki test, jest po prostu wątpliwe. Mówię to po to, żebyście widzieli, że możliwości są, ale one w jakiś sposób są także ograniczone. Sylwia, Polka, pojechała do Holandii, pojechała tam wspólnie z koleżanką, poszły do jednego z barów, zamówiły drinka, usiadły, zaczęły pić. Sylwia obudziła się w jakimś mieszkaniu, jakiś facet po angielsku powiedział do niej: ubieraj się, zrobiłem ci kawę, ale musisz szybko wyjść, bo się spieszę. Sylwia zorientowała się, że została wykorzystana seksualnie. Obudziła się w tym łóżku naga. Wszystko ją bolało i nic nie pamiętała. Ostatnie, co pamiętała, to to, że usiadła z koleżanką i zaczęły pić drinka. Potem ta czarna dziura, czyli nic. Sylwia już nawet nie dopiła tej kawy, nawet jej nie wypiła. Wyszła z mężczyzną. On jeszcze na zakończenie powiedział: dobra byłaś, jak masz więcej koleżanek z Polski, to chętnie je poznam. Powiedział cześć i odszedł. Sylwia po tym wszystkim wróciła do Polski. Kiedyś dziewczyna bardzo towarzyska, miała mnóstwo przyjaciół, wychodziła, bawiła się, chodziła na imprezy. Dzisiaj siedzi najczęściej w domu,
nie ma znajomych, odcięła się po prostu od nich, jest w depresji i coraz częściej myśli o samobójstwie. To jest coś, taki schemat, który powtarza się często. O tym mówią lekarze, mówią o tym, że przychodzą do nich dziewczyny, panie, które zostały wykorzystane, że obwiniają siebie o to, co się stało, że zarzucają sobie to, że no, podjęły tego typu decyzje o tym, żeby na przykład pójść na imprezę, żeby się nieodpowiednio ubrać, żeby kogoś poznać. Lekarze oczywiście mówią, że to nie jest ich wina, że to nie jest absolutnie wina kobiety, to jest wina tego bandyty, gwałciciela. Ale przekonać czasami o tym jest bardzo trudno i ta trauma niestety pozostaje do końca życia. Mówię to wszystko ku przestrodze, bo takich przypadków jest bardzo wiele. Jak wiele, to jeszcze o tym będziemy mówili. Często również oczywiście nie można stwierdzić, że doszło do gwałtu, dlatego że kobieta jest bezwolna, nie stawia żadnego oporu, więc oczywiście żadnych śladów nie będzie. I to jest jeszcze kolejna trudność w prowadzonych postępowaniach, które prowadzi prokuratura czy też policja, bo trudno jest o zebranie takich wystarczających dowodów, bo kobieta nic nie pamięta, śladów nie ma, substancja wyparowała z organizmu, w zasadzie nie ma dosłownie nic. I z takiego punktu widzenia, powiedziałbym, policjanta, to jest swego rodzaju zbrodnia doskonała, chociaż oczywiście tak dosłownie nie jest to zbrodnia, bo nikt nikogo nie zabił, ale skutki są podobne, dlatego że przeżywanie tego wszystkiego może być czymś, co wpływa na dalsze życie takiej osoby. Natomiast to nie jest tak, że tabletki gwałtu są groźne tylko dla kobiet, bo te same tabletki gwałtu, to są te same substancje, podawane są także mężczyznom. Zrobiliśmy taki odcinek o klubach go-go. No właśnie, tak działają na mężczyzn, że podaje się im je w lokalach po to, żeby doprowadzić mężczyznę do stanu upojenia alkoholowego, a przynajmniej takiego wrażenia, do poddania się na sugestie. Wtedy przekazuje PIN do karty, wtedy bierze kredyt, wtedy zaciąga szybkie pożyczki. No chodzi o to, żeby ogołocić go po prostu z tego wszystkiego, co ma. I jak pamiętacie, taki wieczór w klubie go-go czasami kosztuje kilkaset tysięcy złotych, a rekordzista zapłacił nawet milion. Więc to dotyczy nie tylko kobiet, to dotyczy także i mężczyzn. Wiosna w ubiegłym roku w Krakowie, czy rok 2022, to był tak zwany półmetek dla licealistów. On się odbywał w jednym z lokali, to taki studencki klub. Trzy dziewczyny licealistki poszły do tego klubu, zamówiły jakieś napoje, zamówiły także jednego drinka na trzy, usiadły przy stoliku i jedna z nich napiła się tego drinka i dosłownie, jak mówią dwie pozostałe koleżanki, no, zmieniła się na twarzy. Nagle zamarła. Na szczęście te dwie nie zdążyły już wypić. Ta dziewczyna, która wypiła drinka, miała szczęście o tyle, że dwie pozostałe już się nie napiły. Tamte szybko zareagowały, zadzwoniły po rodziców. Dziewczynę przewieziono do szpitala. Nie pamiętała nic przez 24 godziny. Nie wiedziała, co się z nią stało. Czyli ocknęła się tak na dobrą sprawę po 24 godzinach. No, dziewczyny najwyraźniej miały szczęście. Niedawno pod Krakowem dwóch mężczyzn dodało tabletkę gwałtu takiej 15-letniej dziewczynie. Została przez nich zgwałcona.
niedawno, 18-latka w podobny sposób. Tego typu historie możemy mnożyć, możemy opowiadać, chociaż mam wrażenie, że ciemna liczba tych kobiet, które nie opowiedziały o tym, co się stało, jest bardzo wiele. Bardzo często kobiety bowiem wstydzą się tego wszystkiego, nie chcą o tym opowiadać. I to jest zrozumiałe, bo to są rzeczy bardzo intymne, dotykające każdej z tych kobiet w sposób szczególny. I dlatego ja z takiego, powiedziałbym, mojego punktu widzenia uważam, że jeżeli coś się już stało, jeżeli doszło do takiej sytuacji, trzeba o tym zgłaszać. Dlatego, że właściciele lokali w jakiś sposób są zobowiązani do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo ludziom, którzy tam się bawią. Oni boją się tego, że jeżeli rozpocznie się postępowanie, zostanie im odebrana koncesja chociażby na sprzedaż alkoholu, to wtedy klub przestaje istnieć. I już oczywiście pomijam sytuację, kiedy ktoś z lokalu, pracownik, barman, kelnerka jest w coś takiego zamieszany. Więc oczywiście radzę, żeby o takich historiach za każdym razem zgłaszać, ale decyzja zawsze należy oczywiście do kobiet. Historia chociażby z ostatnich dni, dosłownie 16-letnia uczniczka, ona wtedy miała 16 lat, dzisiaj ma 22 lata. Uczniczka, która jeździła na zawody, startowała w różnego rodzaju mistrzostwach. W swoim telefonie znalazła zdjęcie, jak mając właśnie 16 lat, leży naga w łóżku, obok niej leży nagi trener, człowiek, który miał być jej opiekunem. Domyśliła się, że została wykorzystana, ale dodano jej przypuszczalnie właśnie taką tabletkę gwałtu, bo ona nic nie pamięta. Postępowanie się toczy, przypuszczam, że będzie toczyło się bardzo długo. Co z tego wyniknie, trudno powiedzieć, dlatego że ten trener i drugi trener, który w tym także uczestniczył, do niczego się nie przyznają. Oni w dalszym ciągu trenują, opiekują się młodzieżą, a dziewczyna przeżywa traumę. Historie, jak powiedziałem, które można by mnożyć, o których można by opowiadać, bo trzeba je liczyć w tysiące. Wygląda na to, że sama tabletka gwałtu pojawiła się, powiedziałbym, na taką skalę raczej niedawno. To jest oczywiście odległość jakichś ostatnich kilku lat, ale wytworzył się pewien rodzaj, taka grupa ludzi, którzy stworzyli sobie swego rodzaju takie makabryczne zawody, bo ci, którzy są zatrzymywani, którzy mają przy sobie tabletki gwałtu, to nie są handlarze narkotyków. To są ludzie, którzy mówią o tym, że startują swego rodzaju takich makabrycznych zawodach na zasadzie, kto dzisiaj złowi złotą rybkę, która spełni każde ich życzenie. I jak widzicie, to jest pewnego rodzaju logiczna, wyrachowana, nazwijmy to w cudzysłowie, rywalizacja, która ma przynieść właśnie taką złotą rybkę. Ten odcinek zrobiliśmy przed wakacjami. Celowo, jak wam powiedziałem na początku, zrobiliśmy go po to, żeby was trochę również i przestraszyć. Wiemy doskonale, jak to brzmi, wiemy, co powiedzieliśmy, ale ten strach czasami jest po prostu potrzebny, bo on w jakiś sposób daje impuls do tego, żeby zachować to minimum bezpieczeństwa, bo zagrożenie rzeczywiście jest, a wakacje są po to, żeby odpocząć, żeby się bawić. Każdy ma prawo do tego, żeby pójść na imprezę, zabawić się, pojechać, poznać nowych ludzi i mnóstwo tych fajnych, atrakcyjnych rzeczy, które w czasie wakacji się zdarzają. A mówimy to po to, żebyście po prostu pojechali na te wakacje bezpiecznie i bezpiecznie z nich wrócili, mając naprawdę cudowne wspomnienia. Jak trochę powiedzieliśmy, powiedziałbym, takich rzeczy, których się można bać, wybaczcie, ale mówimy to w trosce o to,
żebyście byli po prostu w dobrej formie. A na dzisiaj to tyle. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek. No i tradycyjnie trzymajcie się.